Już po raz dziewiąty starosta kołobrzeski był organizatorem majowych spotkań z kulturą, gali, podczas której wręczane są kołobrzeskie Pegazy Kultury. Rolą powiatu jest również realizowanie funkcji animatora kultury, jej ożywianie, pielęgnowanie oraz ciągłe jej promowanie. U podstaw realizacji tych właśnie zadań zrodziła się wówczas idea kołobrzeskich Pegazów Kultury. Nagród, które w zamyśle mają podwójny wymiar. Z jednej strony ich celem jest uhonorowanie rodzimych artystów i działaczy z naszego powiatu, z drugiej zaś ich docenienie i pomoc osobom działającym w sferze kultury, w zakresie jej animacji, a także aktywnej twórczości. Jak podkreślił Tomasz Tamborski, statuetka Pegaza Kultury ma nie tylko nobilitować środowiska kultury, ale także ukazywać mieszkańcom dorobek artystyczny, rodzimych twórców i animatorów. Nie budzi wątpliwości, że nasz powiat ma szczęście do wspaniałych obiektów kulturalnych, wypełnionych literaturą i słowem, tętniących muzyką i ruchem. Ma też szczęście do obiektów muzealnych, ofitujących bezcenne pamiątki przeszłości, ale co najważniejsze, ma nade wszystko szczęście do ludzi otwartych i odważnych, środowisk kulturalnych, którzy to dziedzictwo potrafią właściwie ocenić, pielęgnować i w sposób niezwykle ciekawy przekazywać dalej. Majowe spotkania z kulturą to święto całego środowiska kultury w naszym powiecie, a kapituła Nagrody Starosty Kołobrzeskiego Kołobrzeski Pegaz Kultury, którą tworzą redaktorzy i dziennikarze z redakcji działających na terenie naszego powiatu, co roku honoruje tych, którzy szczególnie tę kulturę kształtują. Miło mi w imieniu kapituły złożonej z dziennikarzy kołobrzeskich redakcji, że przypadł mi w udziale zaszczyt poinformowania Państwa o tym, w czyje ręce pofrunie Pegaz Kultury w kategorii animator kultury. Tę statuetkę otrzymają osoby, które od wielu lat działają na rzecz mieszkańców swojej małej ojczyzny. To osoby zajmujące się badaniem historii, poszukiwaniem i opieką nad zabytkami, nie tylko. Statuetkę Pegaza Kultury w kategorii animator kultury otrzymało Stowarzyszenie Historyczne Dębosz z Rymania. Jesteśmy zaskoczeni ogromnie. Trudno nie być zaskoczonym, jeżeli tak niedługo działamy, chociaż jak niektórzy mówią, że robimy bardzo dużo, ale nie myśleliśmy, że aż tak dostaniemy docenieni. Staramy się, naprawdę staramy się. Historia to dla nas jest coś takiego, co lubimy, czym żyjemy. Nie jesteśmy profesjonalistami. Drugi Pegaz w kategorii twórca kultury trafił do kołobrzeskiego artysty, malarza, dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej Dariusza Kalety. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, jak mi bardzo zależy na kulturze i uważam Kołobrzeg za miasto szczególne. No, proszę Państwa, tutaj odkąd się sprowadziłem, a jest to 20 par lat temu, przypada okres mojej dojrzałej twórczości. Więc nie w kij dmuchaj, jak to mówią, jest to coś. Jest nas tu wielu, bo Kołobrzeg słynie z talentów i cieszę się, że systematycznie te talenty są odkrywane, że nasi koledzy, koleżanki, którzy tworzą we wszelkich dziedzinach. Majowe spotkanie z kulturą zakończył występ gwiazdy wielu programów telewizyjnych, iluzjonisty Marcina Muszyńskiego, twórcy i reżysera największego magicznego widowiska w Polsce.